plotkuj może z Dominikiem. Jezu, co ty się na dupę patrzysz i flirty robisz? Susu, ładno masz dupę. Dzień dobry kochani, z tej strony Mrs. Scarlett, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Kliniki Weterynaryjnej Barbie. Jeżeli się cieszycie, koniecznie zostawcie łapkę w górę, ponieważ wtedy seria pojawia się częściej na kanale. My dzisiaj mamy trochę rzeczy do ogarnięcia, powiem wam szczerze, i dosyć takich istotnych. Na razie póki co pozwólcie, że ja troszeczkę zrobię tutaj oszukane rzeczy. Wpiszemy sobie kod. Ponieważ chciałabym, żeby Barbie udała się do kliniki weterynaryjnej, uszczęśliwię ją i będziemy, kochani, właśnie jechać z Emeczką oczywiście. Mam dużo planów odnośnie jej domu, chciałabym, żeby zarobiła pieniądze. Wiem, że mówiliście mi też, że wypadałoby, żeby na przykład Barbie te kotki zostawiła, z tym, że chodzi tutaj też o moją wygodę, powiem wam szczerze. No dla mnie granie z czterema kotami jest takim po prostu zbyt męczącą rzeczą, a jeszcze zważywszy na to, że zastanawiałam się, czy czasem Barbie nie dać jeszcze pieska do tego. No było mi mega miło, więc dziękuję wam raz jeszcze. Oczywiście odsyłam was na kanał Sims Weeka, jeżeli jesteście ciekawi, co i jak u nich, więc serdecznie też zapraszam. To wiecie, żebyście tego nie odebrali czasem, że oni mi to zrobili po to, żebym ja ich reklamowała. Nie, po prostu chodzi o to, że bardzo miłą wiadomość od nich otrzymałam. No jestem im wdzięczna za wsparcie, bo wiecie, że ostatnio u mnie na kanale różne rzeczy się działy i no po prostu miło mi, że youtuberzy trzymają ze mną, są ze mną i ogólnie no, pozdrawiam jeszcze raz bardzo serdecznie. A my przechodzimy już, kochani, do gry. Jak widzicie, Supriya się mi zwolniła. Nie wiem dlaczego, nie wiem co to spowodowało. Nie pamiętam żadnej informacji o tym, że Supriya ma mnie dość. Zresztą miała neutralną ocenę dla mojej kliniki. Może to jest wina aktualizacji, kto wie. Ale chodzi teraz o to, że mam problem, ponieważ wypadałoby zatrudnić tutaj kolejną panią weterynarz, bo Barbie została całkowicie sama. I wiecie, co zrobimy? No chyba wykorzystam Katarzynę Wójcik. Chciałabym, żeby Katarzyna opłacić jej szkolenie, krótkie szkolenie za 150. Przyda się jej. Powinna zacząć przyjmować zwierzaczki, a nie tylko sprzątać. I zobaczymy, co z tego będzie dalej. Panią od sprzątania będę musiała sobie tak czy siak zatrudnić. No dziwnie mi, że Supriya mnie zostawiła, ponieważ nie rozumiem, czemu tak się stało. Szkolenie po pracy. Chyba średnio się ucieszyła nasza pani. Zarządzaj simką, obowiązki, zapytaj, poproś o wytworzenie. Stanowisko chirurgiczne, stół diagnostyczny, to nie stanowisko... Nie, nic tutaj nie ma takiego, co bym chciała. Tak czy siak, Bart Homelow, co my z tobą możemy zrobić? Badanie, obejrzyj Barbie przede wszystkim kartę pacjenta. Jakieś wnioski z tego wyciągnij, czy coś. Ale mi szczeka tutaj za uszami. Ona obejrzy jedną kartę i już wszystko wie. Obejrzyj skórę, sierść do twojej, coś tam. Jezu, jeszcze rachunki do nas przyszły, to już w ogóle dzisiejszy gameplay będzie mega taki związany właśnie z pieniędzmi. Zapalenie gruczołu, coś tam. Szczepioneczka, proszę bardzo, Bart Homelow, ojcze naszych zwierzaczków. Ale śliczny. Jak on masz na imię? Magi? Nie, czekajcie, aż sobie zapauzuję. Jak masz na imię zwierzaku? Miyagi! Oj, słodko. Widzę, że tutaj przyjmujesz. Ja, słuchajcie, napełnię jeszcze, bo widzę, że karma się powoli nam kończy. Napełnimy sobie. Ty już się tutaj niecierpliwisz, więc czemu mam odesłać pacjenta? Przecież już wyleczyliśmy Bart Homelowa, więc powinna mieć... A, bo ty idziesz do niej. Tu sobie jeszcze, Barbinko, proszę cię, wytrzyj. I wiecie, na co mam ochotę? Bo możemy sobie teraz kupić jakoś zaopatrzenia standardowe. Możemy sobie zmienić jakoś zaopatrzenia. Zarządzanie, obejrzę, punkty bonusowe, godziny szczytu, cierpliwi pacjenci, niższe koszty szkolenia pracowników, dobre zarządzanie, obniżony stres... To nie, no w sumie. Wokół jakość zaopatrzenia, ale to jest odblokowane. Ej, to jest denerwujące. Za każdym razem, jak przychodzi aktualizacja, to potem ja nie mogę zmieniać jakości zaopatrzenia. Dodatkowy weterynarz numer 2 jest nam niepotrzebny. To może sobie po prostu... Ten bonus już został kupiony, cierpliwi pacjenci. Aha,
Czyli fajnie, czyli co mi zostało? Niższe koszty szkolenia pracowników, inspirująca przemowa. No nie wiem, no może sobie kupmy te niższe, bo w takim razie niewiele rzeczy nam zostało, które moglibyśmy kupić. Na dodatkowego weterynarza dalej mnie tutaj stać, godziny szczytu nie są mi za bardzo potrzebne, więc w sumie chyba tak będzie. Wytwarzasz. W ogóle ktoś z Was nawet pisał, że powinien być taki dzień, żeby Barbie sobie odetchnęła od tych wszystkich romansów, bo ona sama nie wie, chłopczyk czy dziewczynka, jak wiecie. Tutaj miłość ma zarówno do Blaine'a, jak i do Merli, ale z Blaine'em troszeczkę mocniejsza relacja ją łączy. Jednak ma coś do tego Blaine'a, jednak Blaine to Blaine. Proszę Cię, wytwórz jeszcze może jeszcze raz to coś, ponieważ było zakupione. Nikogo tutaj nie widzę do nas, żeby przyszedł. A ty się tak męczysz chyba z tym zwierzaczkiem, co? Jednak nie jesteś Supriją. Nie wiem, czemu Supria ona zwolniła. Cały czas to przeżywam i będę przeżywać. Supria! Wróć do nas. Co ty tutaj masz? Żel sumujący masaż brzuszka. Ale nie można go włożyć tutaj, nie? No nie masz nawet. Zaraz po co mi tam? 32. Tutaj mamy co? Środek uspokajający na bazie koci miętki. To chyba jakiś efekt tutaj bardziej uboczny. Zwala mnie cztery przyciski, nie? Niebieski, żółty, zielony, czerwony i Barbie oczywiście różne czary-mary robi tutaj z tymi rzeczami. Dosypujesz jeszcze coś. A co ty w ogóle teraz robisz? Aha, ten baton. O, mamy klienta. Ty kliencie jak się nazywasz? Jan Piętka. Więc Janie Piętko, ja cię tutaj przyjmę teraz. Powitaj pacjenta ciepło. To wrzucamy do lodówki, jakby ktoś chciał kupić. Jezu, ty się dalej męczysz z tym zwierzakiem. Naprawdę trzeba cię wysłać na szkolenia i to na dużo szkoleń. Obowiązki, zwolnij, zapytaj jak się pracuje, krytykuj. No niby zawsze to jest jakieś usprawnienie, ale będę zawsze tęsknić za Supriją. Chodź piesku, będziemy cię leczyć. W ogóle tutaj Blaine powinien przyjść, albo Merlia, tylko Blaine ma chyba dość Barbie i nie chce z nią siedzieć. Przydałaby mi się kobieta, bo jakbym zatrudniła faceta, to by śmiesznie wyglądał na różowo, więc tak. Barbie obejrzy najpierw kartę pacjenta, co się tutaj dzieje, ale nie mamy jakiegoś szkolenia tutaj, złoty pakiet, o jest, jakoś zaopatrzenie, czarny rynek, minus 50 kosztów leczenia, premium plus 50 kosztów leczenia, standardowe, może na czarnym rynku powinniśmy się zaopatrywać, ale nie, no wtedy byśmy mieli gorszą ocenę. Kochana moja, badanie, obejrzyj skórę, sierść i na pewno słuchaj jeszcze oddechu. Świetny jest ten piesek, on nawet cudownie wygląda w tym niebieskawym kolorze. O, wyleczyłaś go, gratuluję. Co jest Barbie? O, już wiesz co mu jest, to proszę cię, leczenie robimy i podaj zastrzyk. O wiele bardziej mi się podobają te stroje weterynaryjne niż te wcześniejsze. Pieniądze, 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 a my sobie tutaj wytworzymy kolejny przysmak. Dezo... co? Dezodorator, Boże, miałam powiedzieć dezodorant. Jezus Maria. No dezodorant to by było kiepsko, jakbyś wytwarzała. Trochę nam ocenę psujesz, Katarzyno. Nie możemy mieć jeszcze szkolenie, krótkie szkolenie. Chodź, opłać jeszcze jedno szkolenie Barbie w takim razie. Nic nie wytwarzaj, tylko opłać jej szkolenie. Skoro zostaliśmy z Katarzyną Wójcik, to Katarzyna Wójcik musi tutaj się zajmować z zwierzaczkami. Mam nadzieję, że będziesz chciała. No już więcej nie możemy. O nie! Nasz eks przyszedł. Może ty go przyjmiesz, żeby to nie Barbie musiała. Przysmaki... ten dezodorant zrób. A ty co? Do roboty, a nie siedzieć tutaj się obijać. Chociaż fajnie, tak domowo bardziej wygląda ta klinika weterynaryjna. Zastanawiam się, czy nie powinnam... Może ogólnie powinnam tutaj zaparzać... Słuchajcie, kawę. O Jezu, on się boi telewizji. Weź do roboty, idź. Supriya, a ty nas zostawiłaś. Nie mogę cię zatrudnić? Nie mogę pewnie. Kurde, ale dupa. Dlaczego ty mi to zrobiłaś? Weź ty się zajmij pacjentami, od tego cię mam. O, już masz tutaj na trzy
weterynarię. Brawo! Przyjmij go! Przyjmij Blaina! Przyjmij Blaina! Bo tutaj eks jest nasz. Jeszcze eks pracownica nasza. Boże, wieczór z eks. Z każdej strony eksi. Nie no, będzie trzeba przyjąć, bo widzę, że ta się nie kwapi do przyjmowania. To my sobie tutaj... o! Czyżbyś wzięła? Nie, nie wzięłaś. O, leczysz Chelsea, to ja biorę ciebie w takim razie. Czyli mnie posłuchałaś? Supriya, właścicielka zwierzaka. Powitaj pacjenta ciepło, bierzemy go do leczenia. A tutaj jeszcze wrzucimy, jakby ktoś chciał kupić smakołyczek. Bo w ogóle, jakoś tak słabo zarabiamy. No 2100, chodź, chodź, modro. Zaraz ci wyleczymy. Jej nie możemy już szkolić, co? Opłać szkolenie. Katarzyna Wójcik odbyła ostatnio szkolenie. Niesprawiedliwość losu. O, i jeszcze... jeszcze raz trzeba. No to zbadaj pysk w takim razie. A ty mam nadzieję, że sobie już szybciej poradzisz z Chelsea i nie będziesz tak długo tutaj leczyć. Leczenie robimy. Podaj zastrzyk. I nie wiem, czy to tylko i wyłącznie jest używane wtedy, kiedy ja każę coś Barbie robić, jakieś badania, czy są naprawdę tak chore zwierzaki, że one są odsyłane tam. Bo Barbie cały czas sobie daje radę i bez tego. Chodź, przyjmiemy kolejnego pacjenta w takim razie. Powitaj pacjenta ciepło. Godzina 20, niedziela, to się zaczęli schodzić. Już tak trochę długo robimy. Zysk z usług 1575 i fundusze lokalu. To za mało. Ja... Mister cały czas pada. A u Blaina trwa dramat. Spójrzcie na to. Płacze. Źle się czuje. Ale nie zmienia to faktu, że trzeba coś z tym zrobić. Chodź, Blaine, zaplanuj stroje. Bo może cię przebierzemy jeszcze dzisiaj na odcinku, ponieważ ja bym chciała, żeby Blaine, moi drodzy, dzisiaj zrobił sobie wypad do klubów i zapijał swoje smutki. A żeby to zrobić, no to trzeba mu coś zaplanować tutaj, nie? Ty niby masz dwa, masz trzeci strój, ale wiesz co, tak, trzeci strój to ja ci skasuję, ponieważ on jest z modów, a ty masz być Maxi Smudge, Blaine. I tutaj będzie problem, żeby coś zrobić Maxi Smudge dla ciebie. A przy okazji sobie zobaczę pakiet nowy, który wyszedł jeden z drugim i może coś cię ubiorę z albo wielkiego prania, albo zabawy na podwórku, którą mam od niedawna. I widzę, że tutaj są trzy takie ubrania. I w sumie to by było nawet takie fajne dla Blaina, wydaje mi się. Albo... Nie no, podobają mi się te ubrania. Mam nadzieję, że Sandra mnie nie zabije, jak go tak ubiorę, bo to jest sim ogólnie Sandry. Znaczy, może do niego trochę to nie pasować. Ale z drugiej strony, no pięknie w tym wyglądasz, Blaine. Tak podobają te ubrania, że musisz je mieć. Powiem ci, facet, musisz je mieć. Włączę sobie jeszcze raz te pakiety. Tak, wielkie pranie i zabawa na podwórku. Jak widzicie, nie mam wieczoru na kręgielni i fitnessa, ale ja to kiedyś rozpracuję, kiedyś to sobie zakupię właśnie. Blaine, ubierę cię. A czemu to mi się wyświetla, bo co, bo nie przeglądałam tych spodni jeszcze. A nawet fajne, są dziwne, że ich nie przeglądałam, bo to fajnie wygląda razem. Ale ja bym cię ubrała, Blaine, może właśnie... Tak, no, ubrałabym cię tak i ubrałabym ci jakieś takie tramposzki. No, tramposzki z modów ci ubiorę. Ja lubię tramposzki, tramposzki to są moje ulubione buty, więc wiecie, tramposzki zawsze u mnie. Ale nie wiem do końca, czy mi pasuje mu ubierać teraz te tramposzki, bo może by ubrać ci takie zwyczajne, płaskie, wsuwane obuwie. Nie wiem, jakie Sandra ci tu dawała w pierwszym stroju. Zawsze mam problem z butami męskimi, żadne mi się nie podobają. Tu masz trampki, tu masz takie niższe. Tutaj też można by ci było je w sumie dać, ale te mi się podobają i chyba te ci zostawię, tak. Ach, Blaine. A co z twoimi włosami? W sumie to te masz, nie? O Jezu. Ale on wygląda, nie no, najlepiej to mu pasują chyba te włosy. To byłoby dla ciebie najlepsze, chociaż te... Też wyglądasz w nich całkiem spoko, ale jakiś taki wygolony. Nie, dobra, nie zmieniam cię, Blaine.
Wybacz mi, chłopie, zostajesz z tymi, bo w sumie to jest tak, te włosy... Czekajcie, te? To są te, tylko jakby wygolone boki, nie? W sumie mogłoby to do niego pasować też, ale jakoś tak już się tak przyzwyczaiłem, że wygląda on tak, że chyba już to tak zostawię. Spodnie bym ci jeszcze zmieniła. Blaine, tylko nie wiem na jaki kolor. Może na ten? Taki bardziej szary, żebyś był? Dobra, niby te dziury mnie drażnią, ale już niech będzie, bo to nowe i już niech tak zostanie. Mam jednego nowego obserwatora. Bardzo dziękuję. Pozdrawiam cię serdecznie, obserwatorze. A co to masz ze strojów oficjalne? Spoko, masz tutaj wybrane, imprezowe. Też mi się wydaje, że spoko. Dobra. W takim razie ja cię potwierdzam, Blaine, i idziemy się zachlać. Zobaczymy, co wyniknie z tego wszystkiego. Mężczyzno, bardzo smutny jesteś tutaj, dryfująca w dal miłość. Proszę cię, wstań. Musimy się otrząsnąć. Zmień sobie strój. Otrząśnijmy się, mężczyzno, otrząśnijmy się. Który by ci strój dać? Oczywiście imprezowy. Idziemy na imprezę. Przebierz się. Gdzie jest twoja siostra? Twoja siostra śpi, ale chyba sobie pomyliliście sypialnię. Wstań, Merlia. Chodź do niej. Ja bym chciała, żebyś ją obraził. Bo w ogóle musisz, wiesz, się otrząsnąć już. Koniec tego płaczu, koniec w ogóle bycia takim miłym. Obraź się na nią tutaj za to, co zrobiła. Nie rozmawiaj z nią o DJ-owaniu, z działań. Czekajcie, bo ty jesteś DJ-owaty? Czy ty masz umiejętność DJ-owania? Fotografia, Boże, ale jesteś odpicowanym. Nauki kosmiczne nawet na 10. Ogrodnictwo, pianino, pieczenie. Jezus Maria, Sandra, ale tego skoksiaś. Dobra, jest umiejętności DJ-skie na 10. To kochani, ja to wykorzystuję w takim razie. Emeczka, tutaj kłótnia mała już było. Ja cię poproszę, żebyś wybrał się do Windenburga i pójdziemy sobie podJ-ować. Imprezowa miejscówka, dyskoteka paneuropejska, ale my sobie pojedziemy może u Narwala do klubu nocnego. I oczywiście pojedziesz sobie sam, bez żadnych Barbie, bez żadnych Merli, bez żadnych kobiet. Idziesz sobie podJ-ować i spędzić taki wieczór właśnie buntowniczy. Czekaj, co z tego wyjdzie, pewnie nic jak zawsze. Kto wie, może jednak będzie jakiś cud. Jesteśmy u Narwala. Tutaj za DJ-kę odpowiada Marta Sosna. Przyjazne powitanie z nią. Myślę, jakaś ciekawa pani. O, nawet taka, powiem wam, spoko. Idźcie z nią przywitać. Młoda, dorosła DJ Gwiazda. To my jesteśmy gwiazdą tutaj, moja droga. I to ty będziesz się zajmować tutaj DJ-owaniem. Widzę, tutaj Candy przybyła. Przyjazne powitanie z Candy, proszę, zrób. Candy, taka blondynka, to trochę w twoim klimacie. Cześć, Candy, witamy cię bardzo serdecznie. A ty, mój drogi, bardzo bym chciała, żebyś... panel sterowania, stereo, ustal głośność, graj muzykę wybranego gatunku i proszę cię, graj tutaj maszynową, nie wiem, co to oznacza, ale idź. Widzę, że spotkanie imprezowej miejscówki, siłownicy na spotkaniu Paolo Roca. A ja gościa kojarzę. Gościa kojarzę akurat w różnicach w drzewie genealogicznym, przepraszam, się plątał po siłowni. Widzę, że tutaj dużo osób przybyło. Przybyła też, słuchajcie, Jade Rosa, która jest główną osobą właśnie z klubu, związanego właśnie z imprezową miejscówką. A dużo osób tutaj jest. Ewa, Markus, Boże, jak nie wiedziałam. Chodź, Blaine, rozsadzimy ten klub. Nakręć publikę. No, chodźcie potańczyć. Panel sterowania, zainspiruj publikę, wprowadź w nastrój do flirtów, wprowadź w nastrój pewności siebie. O, wprowadź w nastrój do flirtów. Może jakaś miłość się tutaj zrodzi. Wiecie co? Ja bym sobie zdjęcie machnęła. Zdjęcie sobie machnę, żeby mieć na miniaturę Blaine'a. Chyba jest pod naszym wpływem. Halo, czy możecie się tu bawić? Jest pod naszym wpływem. Marcin Serducho też.
daje się uwieść. Nakręcić publikę już nie możemy, musimy poczekać, zanim ponownie wykona tę interakcję. A możemy grać remiksy? Chciałam, żeby to było bardziej takie ruchliwe. Panel sterowania, ustal głośność, a daj wysoką. O Boże, muzyka z Simsów. W takim remiksie jest prześmieszna. Ej, ona ma rajstopki takie białe, fajnie to wygląda. Napiwki, hej, to było niesamowite. Blaine zarobi 40 na napiwkach za dobrą pracę jako DJ. Blaine. Nakręć publikę. Jezu, nawet Landgrab się z nami bawi. Weź ich, wprowadź wszystkich w nastrój do flirtów. Ja chcę, żeby wszyscy ze sobą się flirtowali. I proszę cię, co, jakoś tak mi się średnio to podoba. Co by tutaj było? Płynne przejście do innego stylu wykonywanej muzyki elektronicznej. Bawcie się, musi być dyskotykowo. O, widzę, że nawet kosmici nam przybywają na imprezę w wiankach. Czemu oni zawsze mają wianki na głowach, tego nie ogarniam. Uch. Czy masz potencjalną tutaj kandydatkę? Patrz, jak przed tobą tutaj tańczy jedna. Napiwki kolejne, 60. Boże, ile on zarabia w napiwkach? Może tu DJ-em warto być? Billy Joe może zostanie DJ-em zamiast muzykiem. Dobra, przejdźmy dalej. DJ Drossa. Ale tak średnio, bo ty DJ-ujesz, oni niby tańczą, ale w sumie to tak jakoś wiele tutaj interakcji widzę nie ma. No nie, nie robiłam first looków, jeżeli chodzi o tę część Simów. Chodź tutaj. Przyjazne powitanie. Idziemy zatopić smutki. Teraz niech ktoś inny pogra. Dzić. I się inni zajmą swoją robotą. Zabawne powitanie i bardzo chciałabym, żebyś zamówił sobie drinka. Zamów ulubionego drinka. Widzę, że od razu Caliente tutaj przybyła. Może się z nią zapoznasz. Poprawi humor, w sumie wy się już znacie. Wiesz, jakiś taki mały flirt. Proszę bardzo. Jakiś alkoholizm. Porozmawiaj o wykwintnych potrawach. Może jeszcze z jakimiś facetami porozmawiać. Przydałoby ci przyjazne powitanie. Ile można, wiesz, z Barbie siedzieć? Tylko Barbie, a Barbie cię zdradza z kobietami. Może ty gejem powinieneś zostać. Rozmawiaj o technikach DJ-owania. Ale wiesz co? Tutaj Jade Rosa się tobą bardzo zachwycała, więc może dyskutuj o istnieniu wampirów z nią. Czy ona jest w ogóle ładna i zasługuje z tobą rozmawiać? No, dosyć taka. Dosyć można powiedzieć, że zasługuje. Plotkuj może z Dominikiem. Jezu, co ty się na dupę patrzysz i flirty robisz? Susu, ładno masz dupę. Poproś, podziel się teorią spiskową. Dziel się teorią spiskową. W ogóle wolałabym, żebyś ty tutaj siedziała koło nas. No ale niestety nie siedzisz. Pij drinka. Jezus, on wygląda jakby już się nachlał. Czekajcie. O, bo to jest dobre ujęcie. To jest dobre ujęcie na miniaturę. Patrzę, że tak 50 tysięcy jak zwykle mi zdjęć robię. Ale wiecie, trzeba mieć zdjęcia na początek każdego odcinka, bo tutaj się dynamiczne robią. Kiedyś miałam zawsze stała, potem stwierdziłam, że to bez sensu, bo ludzie potem nie wiedzą, czy to nowy odcinek, czy nie. Pipi. Chlej swojego drinka. Możesz tutaj udzielić porad dotyczących gotowania. Ale żeby z Caliente nie masz tu lepszej? No ta jest lepsza, widzę, że aż dwa drinki ciągnie. Raz z tego, raz z tego. Sama się z tego śmieje. A czemu ona sobie poszła od nas? A kto nam będzie drinki przyrządzać? Pipi. Wszyscy biorą drinki i odchodzą od ciebie, nikt z tobą nie chce rozmawiać, ale przyszedł chyba nowy barman. Miksolog Krzysztof Gracz.
Hej, hej, hej. Ja bym chciała, żebyś ty kolejnego drinka. Zamów ulubionego drinka. Poproś jeszcze raz to samo. No, drink już dla ciebie jest gotowy, więc bierz. I wypadałoby jakiś flirt urządzić. O, może z Lilith! Przyjazne powitanie, wiesz, wampirzyca. O Boże. No nie mów, że drink cię tutaj nie satysfakcjonuje. Bierz i się przywitaj. Jakiś tam flircik z wampirzycą, wiesz, zawsze spoko. Szczególnie, że taka w sumie najgorsza, to ona nie jest, zawsze można, wiecie, ją przerobić trochę, jakby coś się tam rozwijało za bardzo. Ale ona chyba nie chce z nami rozmawiać. Hej, poczekaj! Narzekaj na problemy! Ona jest flirciarska, można sobie z nią poflirtować. Romantyczne. Próbuj flirtować. W sumie za 22 minuty ty będziesz zmieniać sobie to wszystko. Rozmawiaj o najlepszym skrzypku, poproś o radę. Wiesz, jakieś takie coś by się przydało, romantyczne, ponura pochwała. Szkoda, że nie możesz nic innego tutaj robić. Ona jest flirciarska? Ta jest flirciarska! Przez nas chyba. Zapytaj, jak minął dzień. Że co taka fajna dziewczyna tutaj robi. Ja bym ją przebrała w ogóle, powiem wam szczerze, w kasie. Może sobie ją przebierzemy. I taki jakiś mały romans tutaj. Pochwal wygląd. Weź, flirtuj. Obiecaj zadedykować utwór. Niech tylko, wiesz, nie będzie, że Barbie sobie tylko tutaj pozwala. Romantyczny. Flirtuj z nią. Podobno właśnie trwa świetna impreza w klubie nocnym. Tak, świetna impreza. Może tu przyjdziesz i zobaczysz. Może gadkę na podryw zrobimy, bo skoro ona ma flirciarski nastrój. O, jest. Zapytaj, czy jest w związku. Wiadomo, że nie jest, ale zawsze można. Romantyczne. Nie wiem, pochwal wygląd, wiecie. Robimy, czym się strułeś, tym się lecz, alkoholiku. Możemy zrobić jeszcze... Co możemy zrobić? Uwodzicielską pozę? Nie idź od nas. Gdzie ty idziesz, kobieto? Nie rób żadnych pompek. Pierwszy pocałunek, słodka gadka. Słodka gadka, uwodzicielska poza i jeszcze... zaproś na noc. Ciekawe, czy byś się zgodziła. Raczej nie. Podoba ci się, co? A na pierwszy pocałunek byś się zgodziła? Taka przygoda jednonocna. Wampirzy, co? Zgodziłaby się, kochani! Co to ma być? Co to ma być, Blaine? Chyba faktycznie alkohol ci uderzył do głowy i to nawet bardzo. Wręcz róże. Wiesz, jak flirt to flirt. Jeszcze romantyczne, proszę cię, obejmij. Jeszcze z romantycznych, masz tutaj normalne pocałuj, masz. Ach. I kochani, tym oto pozytywnym akcentem i czyimś łbem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek Idealnego Życia Barbie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Pamiętajcie o zostawieniu łapek w górę, jeżeli chcecie, żeby odcinki pojawiały się częściej. I widzimy się w przyszłych odcinkach. Więc powtarzam się. Trzymajcie się cieplutko. Pa, pa! Thank you.